podczas występu byliście na tym parkiecie, na tym podwyższeniu. Tak. Był stres? Na podejście byliśmy. Trochę było stresu, ale na szczęście mieliśmy okazję również to przećwiczyć kilka razy, więc wiedziałam, ile kroków mogę wykonać maksymalnie i jak wielkie one mogą być, żebym nie spadła, ale oczywiście ta adrenalina była. Uważasz, że to było takie trochę utrudnienie dla ciebie, bo jako jedyna tańczyłaś na wysokościach? Było to utrudnienie, troszeczkę, to prawda. Jak tak się teraz dłużej tak pomyśleliśmy teraz. Tak teraz tak pomyślałam, mówię rzeczywiście, bo to jednak był mały skrawek tego całego parkietu, ale za tydzień już nie będę tańczyć na podejście, mam standardowy taniec. Jak będziesz wspominała ten pierwszy odcinek, pierwsze oceny, jak to wszystko byś mogła podsumować? Będę wspominać ten odcinek zawsze z uśmiechem na twarzy. Jestem zadowolona, tym bardziej, że oceny jurorów były pozytywne. Cieszę się, że nie zawiodłam i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. A cieszę się, że jesteś taką pierwszą reprezentantką internetu, która została pochwalona i zaczynasz robić dobry PR wam i nam. Cieszę się, że pani Iwona Pawlowicz była zadowolona z tego, że człowiek z internetu może umieć się ruszać, bo to od niej właśnie dostałam taki komplement podczas oceny jurorów. No i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, bo jutro zaczynamy treningi do kolejnego odcinka. Nie będzie ani dnia przerwy? Nie będzie ani dnia. A będzie dzień przerwy w niedzielę, bo mam koncert. A jak mam koncerty, to nie mam fizycznie czasu, żeby zrobić. To gdzie zapraszamy na ten koncert? W Warszawie w Proximie o godzinie 17:30 zapraszam. W niedzielę? Serdecznie. Tak, teraz. O, to może kupię bilety. Nie, no zapraszam w ogóle. O, bardzo chętnie. No przed i kamerą, przed kamerą. Chętnie do ciebie przyjdę ze sobą towarzyszącą i zobaczę, jak śpiewasz. Dobrze, zapraszam.